Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Tak, wiem, wczoraj odcinka nie było. Ostatnie odcinki od bodajże chyba wtorku czy poniedziałku. Mieliście wszystko nagrywane na zapas, teraz już wróciłem, więc czytam wszystko na bieżąco, wszystko ogarniam. Moi drodzy, powiem wam tak, następująca ważna informacja. Otóż, zważywszy, że jak mnie nie było, była kolejna aktualizacja, musiałem zaktualizować znowu Stardew. Nie wiem w ogóle, co tam się zmieniło, bo aktualizacja mi tak przeszła i nawet nie zwróciłem uwagi. Zaktualizowałem wszystkie mody i teraz uwaga, dodałem dwa mody, które zrobią pewną rzecz, bo musimy coś zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, też na początku od razu mówię i uprzedzam, ten odcinek nie jest clickbaitem, ale po prostu chcę nawiązać do pewnego teledysku i piosenki, która ostatnio jest bardzo popularna, czyli Poka Poka Sowe. Ja wam dzisiaj pokażę moje sowy, bo też znalazłem jedną ciekawą rzecz, którą zmieniłem i nie wiem, czy to zostanie, ale tak po prostu chciałem zobaczyć, czy wam się to spodoba. Moi drodzy, otóż tak, nie pamiętam, co robiłem w ostatnim odcinku. Nawet nie chciało mi się go oglądać, więc nie wiem, czy my mamy jakieś, znaczy mamy zadania. Mamy do zrobienia buraki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ogólnie pada deszcz, został nam rozbudowany dom, więc nie będziemy tutaj za bardzo kombinować, zmieniać czegokolwiek. Na razie niech zostanie tak, jak jest. Mamy lodówkę, mamy wszystko pięknie, fajnie, ale uwaga, pokazuję wam, co się zmieniło. Otóż, jak widzicie, moje strachy na wróble zostały przesowione. Słuchajcie, tak, jak widzicie, są to one po prostu sowami. To jest ciekawa rzecz, którą udało mi się gdzieś tam znaleźć. Niestety powiem wam jedną rzecz, nie działa nadal ten mod automatyczny do ogarniania wszystkiego dookoła, więc niestety tutaj no, będzie mały problem z tym, ale myślę, że damy radę. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, co do tych drzew owocowych. Ja zrobię pewną rzecz, którą pewnie się zdziwicie, że zrobię. Bardzo się zdziwicie, że zrobię, ale zaraz wam powiem, dlaczego tak zrobię. Otóż robię to tylko i wyłącznie dlatego, że niestety nie mam innej możliwości. I wy o tym doskonale wszyscy wiecie, dlatego że niestety nam się to na tyle źle spierdzieliło wszystko, że no... Cóż, wiem na pewno, że z tego nic nie wyrośnie. Tego jestem w 100% pewny, więc nie będę tego ogarniać. Oczywiście od razu też mówię, że niekoniecznie dodam sobie tutaj rzeczy, dlatego że jest pewien mod, który to naprawia. Znaczy naprawia, w sensie nie tyle co naprawia, co wrzuciłem modyfikację, która sprawia, że drzewa rosną instantowo podczas nocy. Wyłączyłem rośnięcie drzew zwykłych, włączyłem tylko drzewa owocowe. Zobaczymy, jak to będzie działać. I mam też mod, który się nazywa takie, powiedzmy, Too Many Items dla Stardew Valley. Tutaj możemy sobie dowolne przedmioty pododawać, ale ja oczywiście nie będę dodawać wszystkich, tych, które są mi, wiecie, niezbędne, tylko po prostu. Na pewno pamiętam, że była pomarańczka, więc weźmiemy sobie jedną pomarańczę. Na pewno było jedno drzewo jabłkowe, które zasadziliśmy. Było chyba... Co tam jeszcze było? Drzewa... Poczekajcie... Fruit Trees Stardew. Teraz wam powiem, które drzewa są nam potrzebne, bo ja tak, Spring na pewno nie, Orange i Peach, czyli brzoskwinka. Peach, ja to kupuję tak, jak kupowałem, nie będę, słuchajcie, tutaj naprawdę to nie chodzi o to, żeby nie wiem, dodać sobie ten, tylko po prostu no bug gry, no niestety muszę sobie w jakiś tam magiczny sposób po prostu z tym pomóc. Co mi się tu odłączyło? Telefonie, dlaczego ty mi się sam odłączasz? O co ci chodzi w tej chwili, powiedz mi. Ja chcę, żebyś się ładował, wiesz? Czekajcie, ja muszę sobie tu USB, bo coś mi szwankuje niestety. Halo USB. Już? Ładujesz się? Przestaniesz pikać? Dziękuję. Także słuchajcie, ja tej modyfikacji nie będę już w żaden inny możliwy sposób używać. Niech ona sobie będzie tak, jak jest. Koniec, kropka. Nic więcej z nią nie będę robić, nie będę sobie nic dodawać i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zasadzimy te drzewa i moi drodzy, stwierdziłem, że zasadzę je tutaj. Tu jest całkiem fajne miejsce do tego, żeby one rosły. Nie wiem, czy tutaj coś więcej będę... późniejszych jakichś tam etapach kombinować, produkować i tak dalej, ale stwierdziłem, że to jest chyba właśnie takie jedno z lepszych miejsc, w którym właśnie te owocowe drzewa mogą rosnąć, bo to jest taka górka, na której chyba raczej nic nie będę kombinować za bardzo. Pościnamy sobie wszystkie drzewa, zasadzimy te nowe owocowe, one powinny nam wszystkie przez noc wyrosnąć, także mam wielką nadzieję, że wyrosną dobrze, jeżeli nie, to jeszcze raz je poprawię. Tylko, że teraz, widzicie, tylko, że teraz będzie pewien mały minus.
Dobra, wiecie co zrobimy tak. Zważywszy, że pomarańcz to jest summer, czyli te dwie musimy posadzić, natomiast te są ten, więc posadzimy troszeczkę później, pomimo tego, że je kupiłem, ale one sobie wyrosną. Mamy dopiero 22 dzień, nie pamiętam zupełnie tam, w którym odcinku to ogarnialiśmy. I teraz tak, one, te drzewa, z tego co pamiętam, miały mieć, ile one muszą mieć wolnego od siebie? Nie wiem, czy dwa, czy trzy miejsca, ale na wszelki wypadek dam dwa, czyli to będzie raz, dwa, no nie wiem, tu mogę, dobra, posadźmy może to tak, kurczę, nie wiem, mogę tu? Nie mogę, czyli będę mógł posadzić to tu, no i super, i teraz to będę mógł posadzić tu, dobra, i to powinno nam wyrosnąć, zobaczymy jak to będzie jutro, bo tak jak mówię, młot jest ustawiony, że tylko to daje nam możliwość ogarnięcia, zobaczcie jakie te sówki są fajne, ja te sówki chyba zostawię. Ja te sobie chyba zostawię, przyznam wam się szczerze, bo wyglądają one spoko. Wyglądają one spoko. Poka pokasowe. Słuchajcie, to nie jest żaden sponsoring od Seksmasterki, jakby ktoś oglądał. Ale po prostu, no, czasem jest tak, że jakaś piosenka czy utwór, znaczy w sumie piosenka, utwór, to było zrobione i tak dla beki. Ale czasem, wiecie, wejdzie coś w głowę i po prostu nie chce wyjść i pomimo tego, że wszyscy na to psioczą, nienawidzą i w ogóle, to i tak gdzieś tam zostaje i w kółko gdzieś to się tam, wiecie, nuci i w ogóle. Także dzisiejszy odcinek będzie się nazywał bardzo, bardzo fajnie. Także słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić w Stardew? Bo to jest pewnie też pytanie, o które się zapytacie. A więc sprawa będzie następująca. Nie mam zielonego pojęcia, nie zaplanowałem totalnie w żaden sposób odcinka, więc idziemy po prostu na YOLO. Co będzie, to będzie. Na pewno wiem już teraz, że to będzie moje ostatnie ogarnięcie tutaj, otóż to tych pięknych pułapek, bo nie mam robaków. Teoretycznie możemy iść sobie do kopalni i je poogarniać w jakiś tam sposób, ale nie wiem jak to wyjdzie. Potrzebuję w ogóle, widzę tego, nie kilofa, tylko, jak to się zwało, proszę państwa, bo ja nie pamiętam. No, come on, Wojtek myśli. Tego takiego, co kosy. Halo, Wojtek, kosa. To się nazywa kosa. Ja mogę mleko już z tych brać. To jest, słuchajcie, też modyfikacja, która jest, którą zrobiłem. To jest Better Milking i wtedy widać, czy dane zwierzę jest na przykład do pobrania mleko i tak dalej, więc to też jest całkiem spoko i myślę, że bardzo fajnie, że takie coś w ogóle można ściągnąć, tak? Umówmy się. Dobrze, teraz tak. Z tego, co się orientuję, to ja chyba kupiłem już Milk Pota i mamy to. Dobrze, to teraz tak, pozostawiajmy sobie część rzeczy i teraz, słuchajcie, możemy już wrzucać większość rzeczy do lodówki. Co do domu, bo pewnie się zapytacie, ja na razie nie będę tutaj robić żadnych przemeblowań, czegokolwiek. Muszę to przemyśleć znowu po raz enty tysięczny, jak to zwykle ja. Więc na razie nope, definitely not. To jest trash. Niestety, kurczę, nie działa mi to właśnie zautomatyzowane wszystko i nie wiem, czy jest modyfikacja. Tam pamiętam, tak mi się coś w głowie gdzieś przewraca, że ktoś z was mi pisał, czy to na Facebooku, czy gdzieś, właśnie odnośnie tego, że zostało, że bardzo dużo modów do Stardew doszło. Ale ja nie jestem na bieżąco i tak jak mówię, dzisiaj dopiero to ogarnąłem wszystko, więc jeżeli macie jakiegoś moda, którego chcielibyście u mnie zobaczyć, który nie psuje za bardzo rozgrywki, pamiętajcie, żeby to nie było takie, że ja nagle, nie wiem, z jednego krzaczka będę dostawać 5000 sztuk, bo to nie o to chodzi w Stardew, żeby w ogóle w grach przede wszystkim, ale żeby to, powiedzmy, nam troszeczkę grę pomogło, rozmaiciło, to takiego moda jestem jeszcze w stanie wrzucić. Dobrze, na razie tak, to wszystko sprzedajemy, papryczki, myślę, dzisiaj, dobra, ja to wszystko wyrzucam, znaczy sprzedaję, nie wyrzucam, jeszcze tylko tak, zróbmy tutaj porządek, właściwie ten maple syrup to ja mogę sobie wrzucić do lodówki. Jajka oczywiście, algi też wrzucę, niech będą, syropek również. Dobra, i teoretycznie wszystkie rzeczy takie, jakie powinniśmy mieć, mamy. Jeszcze sprawdzę sobie telewizornie jutro z pogodą. Aha, jutro pada, kurczę, trochę lipa, ja bym chciał, żeby już nie padało, o nie. No i chciałem iść dzisiaj ewentualnie do kopalni, dupa, nie pójdziemy, bo no cóż. Co w ogóle mamy teraz? Dobra, Willy ma za dwa dni urodziny. Czy będę mieć dla niego jakieś rzeczy? Wydaje mi się, że nie. Ale nie wiem czasem, czy nie będę mieć diamentów, bo chyba dzisiaj jednak pójdę do kopalni. Chociaż, czy my nie mieliśmy czasem ulepszać kilofa na żelazny?
Tak coś czuję. Tak coś czuję, że chyba taki był plan, tylko że jak zwykle ja nie pamiętam, czy taki był plan na pewno. Tak wiem, to jestem ja, ja. Cały ja, słuchajcie. Cały ja. Dobra, na razie to zobaczymy nietoperze, czy one nam coś dały. Mam też wielką nadzieję, że te nasze owoce wyrosną i nie będzie problemu z tymi drzewami. Ja oczywiście, pamiętajcie, ja tego moda usunę później, żebyście wiecie, nie myśleli, że ja sobie go zostawię i każde drzewo, które posadzą, ono mi na drugi dzień wyrośnie. Nie, nie, nie. Po prostu łatamy bugi gry, żeby to wszystko po prostu sobie poogarniać. Dobra, więcej chyba tutaj nic nie zrobimy. Zwierzęta są ogarnięte. Nie, zwierzęta nie są ogarnięte. Jeszcze trzeba je wydoić. O, i widzicie. I właśnie dzięki temu modowi, który tak na dobrą sprawę nie, jakby to powiedzieć, milking failed? O. Wiecie, który nie jest modem, który nam jakby ułatwia rozgrywkę, ale nam pomaga, tak? Bo widzimy, co możemy wydoić, czego nie możemy wydoić i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo przydatne. Także polecam wam zainstalować, jeżeli ogarniacie Stardew i lubicie grać. Dobrze, przerobimy sobie jeszcze złoto. Tu mam jeszcze jakieś żelazo, to też by właściwie wypadało. I moi drodzy, mamy 7 sztabek. Tak na dobrą sprawę stać nas na kilka sprinkl... Mamy diament, dobra, super. To skoro diament jest zostawiony, to jest fajnie, będziemy mieli dla niego prezent. Natomiast ja bym chciał tutaj troszkę może poczyścić co nieco. Nic nie będę, słuchajcie, już dosiewał, bo to już nie jest ta pora zupełnie. Wiecie, kończy nam się powoli lato, więc zbyt dużo to też tutaj nie ogarniemy. Możemy ewentualnie... look at this. Ile tutaj żelaza. Nice. Tam w ogóle też przeglądając mody, widziałem, że tam są jakieś modyfikacje odnośnie better query chyba? Że więcej rzeczy się respi w ogóle, ale moim zdaniem to już jest troszeczkę takie, wiecie, lekkie przegięcie niestety, no bo umówmy się, no nie ułatwiajmy sobie gry aż tak bardzo, bo Stardew nie jest grą ciężką, nie jest grą jakąś mega trudną, która wymaga od nas nie wiadomo ile, umieramy na lewo i prawo i po bokach i w ogóle, ale miło jest jak jakieś są. Właśnie ten Better Minking, szkoda, że go nie wrzuciłem już wcześniej w naszej rozgrywce, natomiast wtedy graliśmy zupełnie, nie, graliśmy z jakimiś tam modami, ale jakoś nie byłem przekonany do tego, czy by na pewno je wrzucić, ale jak widzicie, pomagają bardzo, bo wtedy wiecie, wchodzimy, zobaczymy, tam mam mleko, z tą możemy się tylko pomiziać, nie musimy klikać gdzieś przez przypadek na coś. Niestety powiem wam tylko tyle też, że niektóre mody nie działają nadal i to jest też modyfikacja związana z pokazywaniem życia mobów, bodajże Extend Fridge, czyli rozszerzona lodówka. Jeszcze tam coś nie działało z tego, co pamiętam, ale już nie pamiętam, co było napisane. Także no troszeczkę jednak jeszcze trzeba poczekać. Ja będę tak mniej więcej raz w tygodniu sprawdzał, chyba że wy nad tym bardziej będziecie czuwać i może będziecie, wiecie, wiedzieć co i jak. Ale to wszystko sobie zobaczymy. Dobra, tutaj z tego co widzę na razie nic nie ma. Czy ja mam tą? Mam motykę. Dobra, to możemy sobie machnąć. Jeszcze co do ryb. Ryby mamy wyłowione z tego co się orientuję chyba wszystkie. Oczywiście możemy próbować wyłowić też rybę legendarną, ale tutaj wydaje mi się, że to chyba raczej mija się totalnie z celem. Dlatego, że wyłowienie ryby legendarnej, no nie ukrywam, mamy za małego skilla. W dodatku kończą mi się powoli przynęty. Mamy 21 tysięcy i teraz tak, został nam zupgrade'owany już dom. Ja bym się pokusił, wiecie co, ja bym się pokusił może o zrobienie tego, Boże, jak to się nazywało? Jezu, nie pamiętam. Słuchajcie, o zrobienie czego? Czego? Come on. Nie stracha na wróble. Tego koła, co się kręci. No i teraz wszyscy się ze mnie nabijacie. Ja wiem, ale wiecie, to jest Stardew. Ja w Stardew zawsze zapominam nazwy. Wiatrak, o dobra, wiatrak. Okej, okay, dobra, wiatrak, powiedzmy, że to wiatrak. Nie wiem, jak to się to konkretnie nazywa fachowo, ale wiatrak, niech będzie. Który po prostu będzie nam przerabiał niektóre rzeczy. Tam też, pamiętam chyba, że w którymś z odcinków, tych, które mieliście poprzednio, mówiłem odnośnie tego, że tam się pozyskuje właśnie olej i tak dalej, że to można skądś tam zrobić. Będę musiał chyba do tego komentarza wrócić, bo ja go czytałem na telefonie i tak tylko przeglądałem to wszystko, więc... nie wiem za bardzo w czym można to zrobić, ale myślę, że jakoś się to ogarnie i wtedy wiecie, nie będziemy musieli na przykład kupować rzeczy w sklepie upiera.
Także to też jest taki mały plusik. Ale dobra, miejsca mamy dużo, bo mamy oczywiście ten najlepszy plecak, więc ja myślę, że dzisiaj chyba tak, jako taka rozgrzewka po małej przerwie, ale powiem wam, wiecie co wam powiem? Powiem wam jedno. Nagrywanie odcinków na zapas ze Stardew, bo inne gry, które mają fabułę i tak dalej, to tam swoją drogą, bo to wiecie, idzie się z fabułą, tą fabułę się nawet nie zapomina się jej czasem, ale w Stardew dłuższa przerwa, a nie takie nagrywanie, wiecie, odcinka z dnia na dzień, jest bardzo trudne potem wrócić do tego. Nie ukrywam, bo po prostu tak. Coś się zapomni, nie wiadomo co się robiło i tak dalej, z fabułą jest troszeczkę inaczej, bo to wiecie, zawsze można tam sobie przeczytać jakiś tutorial, na czym się skończyła te wcześniejsze misje, to tak wiecie o co chodzi, no ale nieważne. Także dobra, przejdziemy się tutaj wszędzie, no chcę zobaczyć też przede wszystkim, czy te drzewa nam wyrosną, jeżeli się uda, będzie fajnie, miło i przyjemnie, bo no kurczę. No jednak nie wiem, dlaczego gra się zbadżyła. Nie wiem, dlaczego tutaj akurat jest, było pozwolone na sadzenie, skoro i tak wiadomo było, że nic z tego nie wyrośnie. Także tutaj trzeba to uważać i wiecie co, jeżeli ktoś ma mi zarzucenia to, że czytuje, to sorry wielkie, ale jeżeli gra się baguje, to można sobie pomóc. A jeżeli można sobie pomóc, to ja nie widzę przeciwwskazań do tego. Nawet jeżeli miałoby być to ewidentne czytowanie, tak? No ale drzewa zniszczyłem, zakupiłem je, przesadziłem je po prostu w inne miejsce. Easy. A to, że one se wyrosną, to tam swoją drogą. Jeżeli słuchajcie, okaże się, że faktycznie wyrosną i będzie ok, to ja w następnym odcinku zasadzimy sobie po prostu te jesienne i one też wyrosną po pewnym czasie. Ale już nie będę ogarniać moda, żeby nie było takiej sytuacji, że wiecie, pójdziemy sobie spać, na drugi dzień się obudzimy i pierwszego dnia jesieni będziemy mieli już pomgrenejdy i prawda te jabłka. Bo to już nie. To już za bardzo cheating. Także mniej więcej tak to wszystko będzie działać. A w ogóle powiem wam jedną rzecz. Tutaj mam otwartą tą stronę z drzewami. I jest napisane, że te owoce mogą produkować jakość iridium. To jest też najlepsze, że trees increase quality by one star per year of age after reaching maturity. Dobra, nieważne, czy dojrzałość, tak? Więc one z każdym rokiem będą produkować lepsze rzeczy. To jest w sumie fajne całkiem, bym powiedział. Dobrze, czy ja mogę to rozwalić? Nie. Z tego co pamiętam, to można to na pewno rozwalić TNT. I wiecie co, zrobimy sobie może tak. Zważywszy, że dzisiaj duchy to tak średnio. A który w ogóle mamy? 85. A to może ja chcę zejść niżej? Byłoby miło. Bo jak wiecie, jak zejdziemy na setny poziom, będziemy mieli odblokowanego Stardropa, czyli pierwszą gwiazdkę, którą uda nam się uzyskać i dzięki której będziemy mogli sobie tutaj zwiększyć poziom energii ogólny. Mamy 270, nie pamiętam ile one tam dawały, po 32 chyba? Coś koło tego, ale nie wróżę, żeby dzisiaj nam się udało, bo dzisiaj duchy są, widzę, w takim kiepskim nastroju, humorze i w ogóle, także może nie być fajnie. I coś chyba czuję, że... Raczej nie chyba. O, jednak. Mamy zejście. O, proszę. I złoto na dzień dobry. To mi się podoba. 4 ory nam wyleciały. Fajnie. Ja sobie oczywiście zaraz tutaj coś wszamę, tylko zrobię sobie mały porządek, bo będąc w kopalni trzeba mieć wszystko pod ręką. Zjedzmy sobie może ze 3 salmon berriesy. Dobra, mamy wszystko. No i ciekawe, czy uda nam się zejść na 90 poziom, ale nie wydaje mi się. Na szczęście mamy odblokowane minecarty, także tutaj poruszanie się po nich będzie dosyć proste, miłe i przyjemne. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo... Znaczy, nie wydaje mi się, to wiem. Ale wiecie, o co chodzi. A kilofa, moi drodzy, to my będziemy musieli tak i tak ulepszyć. Ja już to widzę i czuję, bo dochodzimy już do takich poziomów, gdzie rozwalanie tych wszystkich ród jest naprawdę wkurzające i ciężkie. I teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę, jakiego mam kupionego wybranego perka za mining, czyli tego, że daje nam jednego ora więcej, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w momencie rozbijania skał ona się tak fajnie świeci, więc to jest jednoznaczne z tym, że po prostu dostajemy nieco więcej sztuk.
Dobra, to sobie rozwalamy. Zjedzmy sobie może jeszcze jedno. Mamy dopiero 10:20. Zważywszy, że mamy minecarty, to możemy troszeczkę wcześniej, znaczy troszeczkę później wychodzić z kopalni. Może mi się uda dojść do 90 poziomu, ale wątpię. Bo tak wstępnie koło przed pierwszą musimy mniej więcej wyjść, żeby to wszystko ładnie sobie ogarnąć. Dobra, tutaj nic nie ma. Ty mnie przestaniesz bić. Słuchajcie, brak mi bardzo z tego życia i nie wiem po prostu, kiedy dany osobnik padnie, ale z drugiej strony, no i tak musimy go zabić, więc ten mod, myślę, że on jest oczywiście użyteczny, ale nie jest niezbędny, o, w ten sposób. Także jak nie ma na razie aktualizacji, to nie ma, jak się tylko pojawi, to oczywiście go gramy. Tylko że nie wiem, czy czasem nie będziemy musieli od nowa ogarniać wszystkich punktów, w sensie wiecie, o co chodzi. Dobra, schodzimy. O nie, to jest area pełna potworów, to ja sobie podziękuję. Także słuchajcie, myślę, że wrócimy do domu, zrobimy sobie też może malutki porządek w skrzynkach. Tu mnie nie było. Faktycznie, patrzcie, ja jeszcze zostawiłem tutaj te. Dobrze, grape, fajnie, będziemy mieli do wina na jesień. Nic więcej nie ma. No nie, są jeszcze robaczki, to dzień dobry. Zapraszam do mnie, Prehistoric Hand Axe. Średnio. Średnio dużo było. Dobrze, it's getting late, spoko, wiem. I teraz tak, to zostawiamy, to sobie od razu tutaj posegreguję. W ogóle chyba będę musiał wywalić tego moda, wiecie co, na to, że widać chest labele, czyli nazwy skrzynek, bo umówmy się, nie używam tego. To zostawimy tutaj, na razie moda i tak, chociaż chyba to nie było tutaj. Dobra, złotko zostawiamy. Standardowo to na kleju, który mi się nie przyda, ale co tam, chomikujmy. Rusty Keg sprzedajemy, to jest złoty grape, ale to nie, to sobie go zostawmy, to sprzedajemy, to też. Korala również, rybę zostawimy, bo to jest Rainbow Trout. Nie wiem czasem, czy on nie był dla kogoś na jakieś urodziny, czy coś w tym stylu. Poppy Honey, dobrze, pięknie. Zaraz, tu chyba były miody. Aha, tylko to mamy różne, dobra, nieważne. Rybę zostawię tutaj, kurczę, nie pomieszczę się. Musimy zrobić ewidentnie, słuchajcie, porządek. To już wam mówię od razu, że ja na pewno go ogarnę, ale na dniach. Wezmę sobie też kamienie mamy tam. Myślę, że jeszcze damy radę naprawić trochę drogi, które nam się tutaj porozjeżdżały wszędzie. Dobra, mixicy zostawiamy tutaj. Mleko zabieramy ze sobą do domu, to na pewno. Tu chyba były... Albo i nie tu, ale nieważne. Grape'a zostawiamy. Nie no, co ja robię? Grape'y to tutaj. Tutaj grzyby. Nie, tutaj grape'y. Boże, ja się już. Słuchajcie, ja się pogubiłem. Dobra, powiedzmy, że grzyby tutaj. I ponaprawiamy sobie jeszcze troszeczkę tutaj drogi. O, to mi się widzę ogarnęło. To może dajmy żelazo. Mamy, słuchajcie, naprawdę dużo węgla i wszystkiego, więc o to się nie musimy na razie martwić. 12:40, przepraszam. Dobra, i robimy sobie troszkę więcej dróg. Ja myślę, że tyle mi w zupełności wystarczy, bo to chodzi tylko o to, żeby tutaj połatać niektóre i ewentualnie dodać w niektórych miejscach, tak jak na przykład tutaj, bo nie ma. Tu jeszcze trzeba dodać tutaj, tu się coś popsuło, gdzieś jeszcze jakaś droga, coś w ten deseń, jest godzina pierwsza, damy radę. Tutaj mi się na pewno widzę, że popsuła, tutaj też, dobra. Tutaj była podwójna, tu się chyba nic nie popsuło. Nie, tu się jeszcze zepsuło. Dobra, pierwsza 10 jest, bardzo 20, no bardzo dobrze. Dzisiaj widzę, że czasowo idziemy całkiem fajnie do przodu. Tutaj myślę, że też możemy sobie postawić drogę, ścieżkę. Na przykład od kur, o proszę, w ten sposób. No i tutaj to już zrobimy innym razem. Ja teraz muszę wrócić szybko do domu, bo zaraz padnę na dworze i dopiero będzie. No, także moi drodzy, dzisiaj widzę, że wyszedł nam odcineczek bardzo fajnie. Jeszcze... Dobra. Gdzie jest koteł? Nie polej, nie zdążę, nie zdążę. A, zdążyłem. Zdążyłem, ale już nie zdążyłem wejść do łóżka. Także moi drodzy, słuchajcie, zaraz jeszcze zobaczymy sobie, czy modyfikacja nam zadziała. Dostałem jakieś osiągnięcie, nie za bardzo wiem jakie, bo mi nie wyskoczyło. Ale coś na pewno. No i zobaczymy te pieruńskie drzewa. Bo jeżeli one nie wyrosły, to mi szlak trafi. No, ale dobra, tutaj widzę, nam się wszystko ładnie zrobiło, jest ok, sowy są. No i widzicie, wyrosły nam ładnie te drzewa. Także ja tą modyfikację już wyrzucam od razu po odcinku. Ogarnę sobie resztę drzew,
tarczy i tamte, które być powinny i mam nadzieję, że już teraz będzie mi to rosło do, tak jak powinno, bo jeżeli nie, to się po prostu wścieknę. Na pewno z tego w dniu jutrzejszym będziemy mieli owoce, tak mi się wydaje, bo jeżeli drzewa chyba wyrosną na maksymalny ten, to one chyba się tam ładnie wszystkie ogarną i będzie spoko. Także słuchajcie, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie na wszystkie social media, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat i tak dalej. A my słyszymy się w kolejnym odcinku już w poniedziałek, bo dzisiaj mamy piątek. Także od poniedziałku ruszamy już tak fajnie ze Stardew. No i co? Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, cześć. Pa, pa, a...